Powiedz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedziemy do Kansai. Kyoto, właśnie dotarliśmy do Kyoto i hey, I'm bitches, siema, that's mnie. I jedziemy już na miasto, bo musimy coś zjeść. Jak widzicie, jesteśmy przez Inari Jinja. Słuchajcie, kilka rzeczy. Inari to jest Bóg o człowieczym kształcie. Nie mylić właśnie z jego posłannikami, którymi są Dzenko. Dzenko są ich jego posłannikami i to są właśnie lisy, białe lisy. I kim jest Inari sama i kogo protektuje, obrania? Na początku był to bardzo ważny, jeden z najważniejszych bogów, bo Japonia była rolnicza, więc to był bóg rolnictwa, pola, zboża. To dlatego często właśnie Dzenko sama mają w pysku zboże, mają kłos właśnie kumy, czyli ryżu. Dodatkowo musicie wiedzieć, że później przekształciło się, bo wiadomo, rolnictwo zaczęło się zmniejszać, pojawiło się życie mieszczańskie. No i co się stało? No i Inari przekształcił się w boga biznesu, dobrobytu w biznesie i powodzenia w biznesie. Tak więc, jak tutaj przychodzicie i macie biznes, to bardzo warto sobie, albo może jak macie poletko, to też jak najbardziej, bardzo polecam. Więc teraz, jeszcze raz przypominam, bóg Inari nie jest lisem, to są jego posłańcy. Jak widzicie, są bialutkie. Można też je nazywać biakko. Biakko albo dzenko. Czyli dobre lisy. Dekie? Dzenko. Dekie? Jabłka. Proszę Państwa, przed Państwem Miko-san. Miko-san z Tomo-chan. Wpadliśmy szybko na jakąś przekąskę do bardzo, jakby to powiedzieć, malutkiego i takiego typowego jak to się mówi po polsku? Zaułkowego nantoyu. Polanego nantoyu. Restauracji z wszystkim, bo tu jest i ramen, i karage. No, elegancko. Taki nasz pokoik. Bardzo ładny stolik. A tu łazienek. Tu szalone dzieciaki. Dzień dobry, a teraz jesteśmy w Yasaka Jinja. Jest to obiekt stworzony już w Heian Beachowie, to znaczy w Erze Heian. Jest kompleksem świątynnym, który na pewno Wam się spodoba. Boże, znaleźliśmy kociątko, tu było kociątko, chodziło sobie i istniało i nic tego jak, co ja mówię, ja nic tak nie uwielbiam jak kociątka świątynne, które jeszcze dodają takiej miękkości, że wszystkie są kamisane i one tak sobie chodzą po tych bogach, to dają, bo oni... Pierdolnięty! O, a to takie latarenki, toro. Będę mieć sobie, tak, a może wezmę sobie jedną, podejdę do tego, do recepcji, powiem, słuchaj,
Jako, że ja jestem cesarzowa Jokaj, okay, to weź mi tą latarynkę największą, otoło. Prześlij do Tokio bardzo mocno, bo ja sobie postawię w ogródeczku. Nadchodzi luśkozaur. No, luśkozaurze, chodź tu. Jesteś? Powiedz cześć! Cześć! Jesteś? A gdzie ty jeździłaś? Do Kansai? Był Shinkansen? Kumamoto. No, ty mówiłam wam Kumamoto. Hej, Dozo. Tak, więc ja przychodzę, słuchajcie, z wielkim podsumowaniem tego, co się działo w Kansai, jak było, a było szalenie. No, mamy z Jociankiem niezwykłe wnioski, żeśmy wyciągnęli, co tam się działo, panie kochany. I wręcz powiem, że bardzo dziwne, bo wiecie, no Marcinek z Suchowoli jest z Suchowoli, a Suchowola jest gdzie? Jest w Sidze. Widzę w Kansai, więc wiadomo, no... Tak Podlasie wygląda, Podlasie jest właśnie w Kansai, wszyscy to wiemy, podstawowa geografia. Nani? Tak, kolejka rapoja. No więc, dobra, ale co nas zdziwiło? I dla mnie osobiście jest dziwna reakcja właśnie Marcinka z Suchowoli, bo on jako chłop z Kansai jest chłopem z Kansai. No, ale Kansai nas zaskoczyło, bo wiecie, w Japonii jest takie przeświadczenie, że osoby z Kansai to są osoby otwarte, gadatliwe, takie wiecie, wszystko na zewnątrz, no takie Podlasie właśnie Japonii. A Kanto, czyli właśnie tutaj ten region, w którym też jest Tokio, no to wiecie, wszyscy tak cichutko, wszyscy są bardzo zdystansowani do siebie, raczej nie komentują. No i wiecie, z jednej jestem tak, a z drugiej nie, bo jak wiecie, ja sobie idę do parku i są te luśkie, maluśkie dwie, no to tam babcie zawsze, o kawaii, no kagetsu desu ka, i wiecie, takie podstawowe pytania. My jak my żeśmy zajechali, słuchajcie, do Kansaja, to co na tym eki, czyli na stacji, zaczęło się dziać? Po prostu każda... Dość tam. Czekaj. Powiedz, dzień dobry. Dzień dobry. To po prostu wrzask i to takiej radości czystej. Nie było kobiecin, które praktycznie nie zareagowały, ale nie zmienia to faktu, że załóżmy mnie bardzo zadziwiła reakcja młodych ludzi. Tu wiecie co, jak czasami dziewczyny idą, to tak pół szept, ale kawaii ne. A tam chodziliśmy, byliśmy w Kuby. To po prostu tam młode dziewczyny, bo wiecie, to była niedziela, więc wszyscy mają wolne, jecie jakieś shoppingi, przyjaciele, spotkania, imprezy. No i dziewczyny sobie szły i to nie jedna grupa, ale za każdym ten wrzask. Ale co nas zaskoczyło tak najbardziej, to nawet nie ten jakby poziom tej reakcji, który jest zupełnie inny tutaj od Kanto, a to, że na te dwie malutkie, piękne reagowali też gajcini. I nie mówię tutaj o obcokrajowcach z azjatyckich krajów, bo faktycznie nie będą reagować, bo te standardy piękne są dosyć podobne, więc zawsze jakieś blondy, jasne oczy, jasna skóra wywołują takie pozytywne reakcje. Ale co nas zdziwiło, że nawet szliśmy tak... O co chodzi? Amerykańscy turyści, europejscy, po prostu wow, cute, look, she's so cute. Te cute to po prostu tam też latało i my takie, panie Jocianie, Marcinku Suchowoli, żeśmy uczynili dwa bardzo piękne kuźwa matejki.
No, to znaczy się te, na takie sakuhin, dzieła sztuki. O. Druga rzecz, że faktycznie, no, powiem wam, że mi się bardziej jednak chyba podoba właśnie tam, dlatego że przykładowo byliśmy w Kobe, ogólnie też Kyoto tak wygląda, ale to są miasta, które są w pierścieniu górskim, więc masz główne miasto, czy... I wiecie, macie całe miasto otoczone górami, idziesz sobie, nie wiem, na shopping, Gucci, Prada i tam sratatata, a później idziesz w góry. Więc to jest dla mnie takie idealne, bo tutaj, żeby dotrzeć do takich gór, właśnie takich typowych jama czy olesionych gór, no to trzeba drołować nieźle. No i właśnie, i oprócz tego, właśnie to mi się podobało, że to jest tak, jak ja lubię, czyli że duże miasto jest połączone od razu z wielką naturą. Kansajczycy to jest jednak inna mentalność. No, to było tak naprawdę, dlaczego my pojechaliśmy, mieliśmy takie prywatne spotkania rodzinne i tam po prostu wcisnęliśmy trochę takiego przejścia, no, po głównych atrakcjach, jak w seminarii, Jinja, Gion i tak dalej. No, ale ja też gwiazd użyłam. Też gwiazd użyłam, a jak te panie sobie zaczepiły, właśnie tak się spytały, Boże, jak wyście zrobiły takie ładne, no to ja tak stoję, gambari maśla, czyli staraliśmy się. I one spojrzały na mnie, a bo mama jest ładna, no, no w ogóle bardzo miłe kobiety. A bo mama jest ładna, to i dzieci ładne, takie najwyższe, na biedny. Biedny. Kole punkuś te. I nie serio. To też był taki niezwykły czas dla mnie, bo się spotkałam z śmiertelnikami. Spotkałam się z moją koleżanką Japonką od Kimonobachi. I spotkałam się z Krzysiem, który jest japonistą i anglistą, ma dwa fakultety. No i to były takie krótkie spotkanie, dosłownie ostatniego dnia, kiedy wracaliśmy. Izaki, nie? No i było bardzo miło tak no, długiego czasu spotkać się ze śmiertelnikami. Więc na tym będę też kończyć. No tak to wygląda. Kupiłam sobie też coś tam. Donguri. Kupiłam sobie taki nowy naga dziuban, jedwabny. No był drogi, ale... Ojojojojojojoj. I kitoru? I kupiłam sobie wreszcie nacymono, bo mam plan. Mama! Dostań! Mama, idę. A, co? Kolejny. Takie piękne nacymono. Pamiętajcie, że nacymono jest bardzo, bardzo przezroczyste. I trzeba pod nie właśnie piękny nagadziuban. Dostań. Kolejny. To no monogatari. I dostałam właśnie od Bati taki zestaw trzech siori, czyli... Siori to są zakładki do książek, a ja myślałam na początku, że to są zawieszki, bo tutaj nie przeczytałam z boku i rozwiesiłam je po chałupie, ale faktycznie nie wyszło, bo... Mama! Dostań! Akambo! Momociana Yomi. Słuchajcie i muszę wam... Mama! Chcecie się zamienić? No i właśnie te nacymono mam po to, bo tak planuję za tydzień pojechać znowu po latach do Kamakury, no bo jest no właśnie Tsuyu, a Tsuyu to jeba dzisiaj, czyli mówisz Tsuyu, myślisz adzisaj, więc myślisz adzisaj, myślisz Kamakura, no i foteczki w świątyniach. Pełnych adzisaj w Kamakurze. Yes, girl. Mówiłam, że Kyoto to jest era Heian. Era Heian to są pierwsze ich perfuma. Perfuma pierwsze heianowskie, no to były właśnie senku, czyli kadzidła. Z sandałowca najbardziej, więc w Japonii są takie piękne kadzidła. I wiecie, co ja sobie przypominam? Przecież ja przed ciążą z tym szatanem, ja paliłam kadzidła codziennie. Co się stało? Ja teraz sobie właśnie uświadomiłam, kto dostałam, że ej, dlaczego ja kurwa nie palę kadzideł? Proszę, Jocia nie lubi. O nie, bo to tak jak u mnie w domu mama zawsze paliła na budzydan, czyli na ołtarzu buddyjski. A w dupie to mam, sobie teraz pomyślałam. To tak pięknie pachnie, a ja potrzebuję kadzideł w moim życiu. Ty też? No, maskę. Mama. Co, mama dają? Mama. Mama. Literu.
onnadzi. Mama desu ne. Tak, mogę grać w no. W teatrze, no. I słuchajcie, i tak wczoraj siedziałam i sobie myślę, nie. Tak nie będziemy. Tak, ma oczywiście podróżowe przeziębienie, ale już dzisiaj jest lepiej. I tak sobie myślę, nie bitches. I need sengo. I szukałam takich, są piękne takie kadzidlarki. Yama no kamisama. Hai. Yama no kamisama hotokesama. Kamisama. I słuchajcie, i tak sobie wzięłam w Yahoo, to jest takie japońskie Allegro, na najdroższe te kadzidlarki. Ja pierdolę, jakie piękne. Tutaj wstawię. O Jezu, ta ze smokiem. Cena polująca. Myślę, że z drugiej strony ta jest pewnie porcelana. I ja już widzę Luśka. Pytam! Manekineko. Nia. Tak więc tak planuję sobie powrócić do kadzidu i na razie to tyle. Tak naprawdę ta złapała tutaj małe przeziębienie, więc na razie mamy stop z pakowaniem, ale właśnie są nowe kimona i chyba tam zostały z nowych 3. Poza tym, co jej się zaczęło napierdziela, ale co jo to żaby, co jo to adzisej, co jo to są katacymuri, czyli ślimaczki. Hi. No tato po prostu to jak widzicie, antropologię studiuje. No i musimy wreszcie kupić jakąś ładną szafę, bo tutaj resztę moich książek niewidoczne jeszcze na samej podłodze, no wstyd, no nie wolno tak żyć. Dobra, kończę, bo już 1000 lat. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym vlogu i no po prostu ja idę czekać na książkę i wąchać senko, i szukać senko. No.